Witam. Dziś mamy oreczkę, zobaczcie. Musimy troszkę doorać. Jeszcze trochę pszenicy zostało. O myśliwym powiem, że chodzą sarenki dziki. Nie przyjadą. I tak to wygląda. Mamy po kukurydzy wszagę orzemy. Ciekawe, czy tu trzeba jakiś agregat puścić jeszcze, czy od razu siać to. Jakie macie propozycje? Tu po prawej jest zorane, deszcz popadał. 15 litrów spadło. Po ranym, a teraz orzemy po deszczu. A tu dużo nie mamy, bo 3 hektary musimy orać, bo został big bag zboża niewysiany, trzeba doorać. Tak w poprzek to dobrze się, troszkę w szagę to dobrze się orze, to akurat duża szaga, jest duży skos, ale dobrze się orze, bo te łodygi korzenie nie atakują ścinacze, tylko tak po skosie wszystko idzie ładnie. Zobaczcie, ponad 650 tu w ciągniku jest, to pięknie dorzuca, równiutko jak pod linijkę. Sam ciągnik jedzie równiutko, nie trzeba, a jak 710 już o ponad, to gniecie trochę śladu i większa bruzda się robi, o jak ładnie łodygi, gdzie dziki buszowały, a to się wkręci ładnie, no, nawet się nie zatyka. Proporcjonalnie się urywają z korpusa i są wciągane. No, widzicie, ładnie śladu nie ma. Sucho jest. Borka przeszusza.
tutaj zawracamy sobie spokojnie. Tam i z powrotem to jest 30 arów. To musimy 10 razy przejechać i będziemy mieli gotowe. Dosyć ładnie to wychodzi. Możemy jednym, bo drugi mamy rozerwany. Musimy go rozebrać. No ale tam przeciągamy linię. Może uznają gwarancję, może nie. Na razie się wypina. O, tutaj co te śruby są wszystkie skręcane. Jest pęknięcie, pękła rama. Dobrze, że się nie oberwał po drodze. Kukurydza ładnie ścięta. Ładnie się wkręca. Do następnego odcinka.